sobotę na Inea Stadionie odbędzie się benefis Piotra Rejsa. W ramach imprezy kibice zobaczą dwa mecze. W pierwszym o godzinie 14 przyjaciele Piotra Rejsa zmierzą się z reprezentacją artystów. Na boisku zobaczymy gwiazdy i to niekoniecznie tylko znane z boisk piłkarskich. Spotkanie na żywo pokażemy na antenie Lech TV. Z kolei o godzinie 15.30 rozegrany zostanie kolejny mecz. Tym razem pierwszy zespół Lecha Poznań zmierzy się z Kolejorzem 2004 w pojedynku dekady. Na wydarzenie zaprasza nie kto inny jak legenda klubu z Bułgarskiej, Piotr Rejs. Czuję się jak przed egzaminem maturalnym troszkę, bo dawno na boisku dużym nie grałem, ale mam nadzieję, że to wypadnie dobrze. Przede wszystkim chcę, żebyśmy wszyscy dobrze się bawili na tym benefisie, ale żeby też mecz wyglądał jak najbardziej poważnie. Nie będzie żadnego scenariusza, a czy strzelę bramkę, to już zależy od tego, jak będę się na boisku prezentował. Mam nadzieję, że forma będzie, że tak jak to bywało dotychczas, że będę w miarę przynajmniej mimo braku treningu dobrze przygotowany do tego spotkania. Twój benefis jest dość ściśle powiązany z tym historycznym dla Lecha wydarzeniem 2004 rokiem, zdobyciem Pucharu Polski, no ale też chyba trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, no bo to chyba taki najbardziej magiczny twój moment tutaj w Lechu Poznań. No tak, z tym zespołem graliśmy w bardzo trudnych chwilach dla klubu, stąd też atmosfera panowała bardzo fajna, bo nie było pieniędzy, musieliśmy mieć atmosferę jak w rodzinie, która wiąże ledwo koniec z końcem. Stąd też rzeczywiście z sentymentem wracam tamtych czasów, bo z każdym z tych zawodników utrzymujemy ścisły, bezpośredni kontakt i cieszę się, że praktycznie każdy przyjął zaproszenie i chciał w tym meczu zagrać. Większa część jest w normalnym treningu, także mam nadzieję, że fizycznie nie będziemy odstawać od obecnego zespołu Lecha. Natomiast mam nadzieję też, że przyjdą kibice, którzy z sentymentem również wracają do tych czasów. Ja na co dzień spotykam ludzi na ulicach i wracają do tych czasów, opowiadamy, rozmawiamy często o tamtych czasach, stąd też ten mecz ma być również i przede wszystkim dla nich, więc mam nadzieję, że frekwencja dopisze. Poza tym Lechem 2004 będą też artyści, to tacy dość znani. No trzeba przyznać, że sporo takich znanych osób, znanych głów udało ci się ściągnąć na swój benefis. No tak, rzeczywiście, bo większość z nich jest moimi kolegami. Ja chciałbym przyciągnąć jak największą rzeszę kibiców na trybuny, także zapraszam całe rodziny, bo i kobiety znajdą coś fajnego dla siebie. Będzie można zobaczyć aktorów, którzy na co dzień grają w polskich filmach, w polskich serialach. Będzie można zobaczyć wykonawców muzycznych, którzy też mają jakby, są na topie, o, może w ten sposób. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że również dzieci będą miały frajdę zobaczyć zarówno obecnych piłkarzy Lecha, jak i byłych reprezentantów kraju.